Czy warto jest czekać i grać na event Świętego Patryka? Na to pytanie wam dzisiaj odpowiem, a dodatkowo jeszcze za darmo rozdam wam jednego z moich huge happy rocków, które jak widzicie mają naprawdę wysokie poziomy, tylko to byście oglądać ten materiał do samego końca. Jak pewnie bardzo dobrze wiecie, event Świętego Patryka respi się co dokładnie 4 godziny. I jak widzicie, dostajemy z niego różnego rodzaju nagrody za rozwalanie tych skrzynek, oczywiście wszystko się dzieje na pierwszym świecie. Żeby sobie trochę to przyspieszyć przechodzenie, to ja zmienię enchanty, przepraszam, że nie mam najlepszych na tap powera, no ale ogólnie ten tap power to jest useless. Na samym początku pierwszym naszym wyzwaniem jest rozwalenie wszystkich lucky bloków, co nie jest jakoś mega mocno skomplikowane. Pomimo, że ja mam bardzo dobre zwierzaki, to pamiętajcie o tym, że wy to wszystko możecie robić na całym serwerze z 10 osób, więc naprawdę nie jest to trudne. Chciałbym też dodać, że na samym początku tej aktualizacji, no niestety, jedyna rzecz, jaka została tak naprawdę nowa dodana do Pet Simulatora, właśnie ten event, no nie działała, nie? Teraz przed nami chyba będzie najtrudniejsze wyzwanie, czyli znalezienie koniczynek, które ja chyba nigdy jeszcze nie znalazłem. Byłem na tym evencie już 2 razy i nigdy nie znalazłem tej koniczyny. Witam bardzo serdecznie, jak ona wygląda. Możemy ją w bardzo łatwy sposób tak właśnie sobie szukać na tym największym drzewie. Ona jest chyba tu. O, jest tutaj, proszę bardzo. Samodzielne jest to troszeczkę trudne do zrobienia, no ale się da. No jak widzicie, ja przechodzę, da się. W sumie nie wiem, po co ja to klikałem, skoro mam autoklikera. Następny do zniszczenia mamy go Lucky Bloka. I został zniszczony, no i ostatnie skrzyneczki. To prawda, trochę i temu z tego dostajemy, no ale wiadomo, no nie dostajemy waluty, więc tą walutę musimy sobie jakoś inaczej zbierać. Ja polecam farbić na waszej najlepszej mapie, tak po prostu. Najlepszymi petami na jak najlepszej mapie. Nie wiem, czy enchanty na coiny na to działają. Raczej nie działają, więc raczej nie musicie ich zakładać. Odcinki o enchantach już macie bardzo ich dużo. Pamiętajcie też, że ten event jest to 4 godziny o godzinie 16, 20, 24, 4, 8, 12. I trwa on całą godzinę, jedną godzinę, czyli na przykład od 16 do 17, od 12 do 13, od 20 do 21. I mamy to. Udało nam się wszystko przejść, co tym idzie, dostaliśmy się do jajka. I tak tylko i wyłącznie jest tutaj jedno jajko na samym końcu tęczy, w garnku słota mamy tylko i wyłącznie jedno jajko. No i tutaj już sobie zmieńcie enchanty. Zmieńcie sobie enchanty, zakładajcie jak najwięcej lakich, do tego możecie założyć shiny huntery, albo jeżeli macie, no to wiecie, nie? Jakieś inne enchanty, na przykład 2 i 2 huge huntery. Nie wiem, czy na niego się zwiększa szansa, pewnie nie, bo to jest preston. Do tego odpalcie sobie jakąś potkę, zobaczymy, czy koktajl na to działa. Czekajcie, tutaj mamy 11,5%, odpalę koktajl i mam 13,5%, czyli koktajl działa, więc koktajl też możecie, bo koktajl się teraz łatwo farmi. No i po prostu otwieracie, tak? Otwieracie i co nam z tego wyleci? Wylatują nam z tego fajne pety, no nie będę ukrywał, fajne pety z tego lecą, bo zobaczcie na mój ekwipunek, tak to się prezentuje, na przykład taki Blibo the Alien, ale nie, on jest złym przykładem, ten Clover Fairy, czyli ten pecik, nawet nie ten, tylko ten pecik jest naprawdę mega silny, a ten to już w ogóle. Więc po prostu sobie otwieramy i tyle, i tak będziemy stali godzinę, no tutaj na tym evencie nic więcej nie ma do roboty. No właśnie takie kreatywne eventy wymyśla Preston. I na początku on jeszcze nie działał. Chciałbym przypomnieć, że ten event na początku jeszcze nie działał. Więc nie wymyślił tej aktualizacji, bo ona była dokładnie 1:1 w Pet Simulator X. Prowadził ją niedziałającą i chyba ona nawet jest gorsza niż Pet Simulator X. I w ogóle losowo ją wrzucił na pierwszą krainę, gdzie osoby z pierwszej krainy no ciężko będą miały. Ale gracze się przecież cieszą, bo przecież Preston dodał aktualizację, to bijmy mu pokłony. No ja nie jestem chyba z tych graczy. Jeżeli chodzi o update, to nie spoko dla graczy, którzy dopiero zaczynają, bo tutaj wejść naprawdę nie jest trudno i naprawdę trudno nie jest sobie wyfarmić 160 waluty, bo jak wyfarmicie to 160 waluty, to macie peta, z którym przejdziecie do tych wardu na spokojnie, bo te pety są teraz aktualnie najsilniejszymi praktycznie petami w grze. Więc to akurat Preston zrobił spoko, żeby wszystkiego nie hejtować, to akurat zrobił spoko, że te pety mają faktycznie fajne statystyki, bo w innych eventach w Pet Simulator X na przykład te pety miały tragiczne statystyki i nikt ich nie otwierał ze względu na to, że miały tragiczne statystyki. No teraz się nam one mogą przydać. Czy się opłaca w niektórych przypadkach? Ja bym to robił tylko i wyłącznie jak zaczynacie gierkę. Jeżeli nie zaczynacie gierki, to ja bym na waszym miejscu właśnie starał się otwierać tamte jajka, których macie dużo, ale to dużo więcej, bo tamtą walutę się farbi dużo łatwiej. Oczywiście chodzi mi o najlepsze jajka na tych wardzie, bo te, no wiadomo, to kosztuje 15 tysięcy. Ja mam aktualnie tej waluty 32,5 miliona, więc ja te jajka będę mógł otwierać. Teoretycznie tutaj mamy szansę na huge'a, tak? Który będzie dużo warty, no ale w tamtych jajkach też mamy szansę na huge'a.
Huge'a, bo zawsze jest szansa na Huge'a w najlepszych jajkach. Jest to nudne, nie będę ukrywał, takie openingi są nudne, bo wiecie, no stajecie tutaj, rozwalicie to w 5 minut, albo wejdziecie na serwer, gdzie jest to już rozwalone i po prostu będziecie sobie tak farbili, więc czy warto? Według mnie nie warto czekać, nie warto się tym hypować. Okej, jeżeli macie dużo waluty i chcecie ją wydać, to sobie wydajcie, bo na nic jednego nie wydacie tej waluty niestety na tej aktualizacji, ale nie jest to jakieś mega super. No ja jestem zdecydowanie dużo większym fanem farmienia na drugiej mapie, czyli oczywiście na Tech Wardzie. Tylko fajnie, bo jakby mnie wczytało, jakby ten kucyk już przestał tak biegać. No chyba mnie jednak nie wczyta. Ja jestem dużo większym fanem pójścia sobie na mapę 149 na Alien Lab, pomimo że jest to bardzo mocno zderfione. Odpalenie sobie tutaj takiej Magnet Flagi, o, odpalę sobie jedną na potrzeby tego odcinka, jakieś potek, owoców, etc. Zostawienie tupetów na autofarmie, no to jest wymóg, nie? Ale ten game pass jest naprawdę mega, ale to mega OP ten autofarm. Pójście sobie na setną krainę i otwieranie jajek, no to jest dla mnie tak naprawdę aktualnie najlepszy sposób, który każdy powinien robić. Jeżeli macie game pass, to po prostu róbcie tak sobie. To nam daje nieskończony opening, serio, nieskończony opening to nam daje. No i jednocześnie nie dosyć, że farmicie sobie gemy, farmicie sobie przedmioty, to jeszcze farmicie sobie nowe pety, a im szybciej jest to od aktualizacji wyjścia, tym tak naprawdę te pety są szybsze. I przepraszam, jeżeli za często mówię tak naprawdę, prawda, ale mi się zdarza, ponieważ ja zamiast używać pseudonimów takich jak na przykład na odcinkach staram się właśnie mówić, zamieniać takie słowa jak na przykład bardzo albo mega. Wydaje mi się, że to po prostu lepsze dla odcinka. A co jeszcze może być lepsze? Jeszcze lepszy może być jeszcze lepszy może być wasz dzień, jeżeli wygracie sobie na przykład takiego huge happy komputera. A żeby to zrobić, zostawcie subskrypcję, dzwoneczkę w tym kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, a w komentarzu napiszcie słowo szczęście oraz wasz nickname z Robloxa. Ale ja to będę chyba powtarzał przez te najbliższe 2 tygodnie minimum. Dla mnie jest to osobiście najgorszy update w historii Pet Simulatora. 99 oczywiście, bo Pet Simulator X update'y niektóre to biją ten na głowę. No ja są po prostu słaby, znerfili rzeczy, które gracze robili. Nie podoba mi się ta aktualizacja. Jest ona nastawiona typowo tylko i wyłącznie pod Robuxy i nadal nie mam super magneta. Więc bawcie się tą gierką, a jak nie tą gierką, to jakąś inną na Robloxie, a jak nie na Robloxie, to gdziekolwiek indziej w tym świecie, przecież znajdziecie sobie jakąś lepszą gierkę od Pet Simulatora, to nie jest takie trudne. Ale przewidziałem jedną rzecz, liczba graczy spada, a liczba graczy AFK rośnie. Fishing Mastery. W sumie to trochę szkoda, że tych itemów teraz się tak mało farmi. Ja wiem, że teraz to się wydaje, że mało i tak dalej, ale to jest serio mało w porównaniu do tego, co było. O, za niedługo też robię questa ostatniego na mini chesty, super, 20 tysięcy mini chestów, yo, bardzo dużo. A łącznie to już za 30 koła. Jutro nagram wam odcinek, gdzie powiem wam, co robić aktualnie w Pet Simulator 99, albo pojutrze, nie wiem, zobaczymy, będziecie mieli taki filmik jutro albo pojutrze, co teraz robić, żeby jak najwięcej zarabiać. Tu macie taką lekką podpowiedź, ale no nie, ale to nie jest, widzowie, to nie, pani Maju. No generalnie, no tragedia jest, nie, serio, tragedia.